przy Centrum Pasterskim w Koniakowie po raz pierwszy miał miejsce świąteczny targ handlowy. Występy odbyły się wprawdzie w formie online, ale Mikołaj osobiście spotkał się z dziećmi. Pozdrawiamy, jak będziecie grzeczni, za rok zaś przyjadę. Nie zabrakło stoisk ze świątecznymi wypiekami oraz swojskimi wyrobami, a także oficjalnego rozświetlenia choinki przy dźwiękach góralskiej kapeli. Niesamowite jest to, ile ludzi się zaangażowało w tą akcję, jak społecznie działamy i zespół Koniaków, i zespół Istebna, i Koniakowianie, grupa śpiewacza. Także cieszymy się bardzo, że tyle ludzi i nasi przedsiębiorcy z naszego tutaj regionu mogli prezentować swoje specjały, swoje usługi. Cieszymy się bardzo, że razem możemy stworzyć takie cudo. Świąteczny targ handlowy wsparło między innymi Nadleśnictwo Wisła. Nadleśnictwo Wisła wsparło nas w swoim naszym pomyśle. Przygotowało całą oprawę tą dekoracyjną, którą mogliśmy tutaj Państwu zaprezentować. Spontaniczna akcja być może na stałe wpisze się do kalendarza wydarzeń kulturalnych Koniakowa. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.